Kochani, jak i kiedy zbierać nasiona? Zacznijmy od tego, że każde nasiono to jest zapowiedź, obietnica, przysięga. Zapowiedź kolejnej wspaniałej rośliny na przyszły rok. Nasiona żyją, tylko nam może wydawać się, że w nasionach nic się nie dzieje. Tak jak zwierzęta monitorują rewir, tak jak my pilnujemy swojej przestrzeni, tak i nasiona nieustająco sprawdzają, jaka jest wilgotność, jaka jest temperatura i jakie jest dostępne słońce. Czy aby nie przyszedł teraz ten moment, żeby wykiełkować. Szczególnie ważna jest wilgotność, a w zasadzie jej wahania, bo kiedy jest zbyt wilgotno dla nasion, mogą wykiełkować. Z tego też powodu nie zbieramy nasion podczas deszczu czy po deszczu. Możemy po prostu zerwać strąki i wyjąć z nich nasiona. Ale możemy też zerwać czy ściąć cały pęd. Możemy z tego kwiatu wyłuskać nasiona, ale możemy zostawić też taką część kwiatu razem z nasionami. Po co to mielibyśmy robić? Po to, żeby odwzorować jak najbardziej, jak najwierniej naturalne warunki, w których nasiona wysiałyby się bez naszej ingerencji. Więc gdyby nie było tutaj naszego działania, gdybyśmy nie przykładali ręki do zbioru nasion, to z jakimi warunkami zetknęłyby się nasiona jeżówki? Z jakimi warunkami zetknęłyby się nasiona fasoli? Doszłoby w pewnym momencie do tego, że po prostu te nasiona by wyskoczyły. Te strąki by pękły, a nasiona wysypałyby się na glebę. I musiałyby doświadczyć jakiejś temperatury odpowiedniej, nieraz bardzo niskiej temperatury. Nie miałyby też słońca, jeżeli byłyby w glebie. Więc jeżeli chcemy właściwie pobrać i przechować nasiona, to właśnie odpowiedzmy sobie na to pytanie, czy możemy w naszych domach odwzorować takie warunki, jakie byłyby w naturze, jeżeli chodzi o temperaturę, jeżeli chodzi o wilgotność i jeżeli chodzi o słońce. Tak więc nasiono, pomimo tego, że teraz jest w stanie spoczynku, czy będzie w stanie spoczynku, to ono cały czas żyje. Zobaczmy teraz, co rośliny mówią nam same o tym, czy ich nasiona są gotowe, czy nie, w jakim nasiona są w stanie, czy możemy już te nasiona pobierać. Jak postępować z własnymi nasionami i jak je pobrać? Musi być odpowiedni termin zbioru nasion. I pokażę to na przykładzie trzech roślin, bo tylko takie jeszcze z nasionami tutaj są. Może czterech, jeżeli chodzi o tę fasolę. Ten strąg jest jeszcze zbyt jędrny. Ten strąg już wysycha, ale jeżeli będziemy lekko dotykać palcami nasion, to te nasiona w strąku jeszcze są nieruchome. Więc tutaj, jeżeli chodzi o tę fasolę, jest jeszcze za wcześnie. Przejdźmy do drugiej fasoli. Na pewno to wyczujecie, że pod uciskiem palców nasiona fasoli przesuwają się. I tutaj mamy fasolę kresowiankę, która ma też w różnym stadium strąki. Ten strąg już byłby niesmaczny do jedzenia, ale jest zbyt wczesny do zbioru. Tu mamy
tu mamy właśnie taką sytuację, że pod naciskiem już te nasiona są ruchome. Już moglibyśmy te nasionka przy mocniejszym nacisku przesunąć. Tu jeszcze nie, tu też nie. Więc, o, a tu jest taki strąg, takie strąki, które być może, tak, one tu już są nasiona luźne. Już się, o, przesuwają się. Czyli te na pewno dzisiaj urwę. Podobna sytuacja jest tutaj, a tu widać to. Tu jeszcze w tym strąku się nasiona nie przesuwają. Te wszystkie strąki są jeszcze zbyt zielone. Teraz jest kilka dni, które mają być bardzo ciepłe, więc pozwolimy tej fasoli na dojrzenie. O, tu jest taki strączek. Luźna już staje się ta skórka. Daje się ugniatać i nie wiem, czy to jest widoczne, przemieszcza się to. To znaczy, że można taki strączek wziąć do zbioru. Kolejny przykład to jest nasturcja. Nasturcja ma nasiona połączone w takie trójki, jak to tutaj widać. Jeżeli teraz pod naszym dotykiem ta trójka nasion się rozdziela, to znaczy, że one są gotowe do zbioru. To nie. Te też jeszcze nie. Te też jeszcze są zwarte, zaraz poszukamy tutaj na pewno, bo tu już jest mnóstwo nasion, zobaczcie, leżących na grządce. O, to są nasiona, które były dobre do zbioru, więc jeżeli chodzi o nasiona, to trzeba naprawdę robić to uważnie, bo po prostu one mogą nam z ręki wypaść. Zobaczmy, jak to tu wygląda sytuacja. O! I się rozpadły. To też. Gdzie tu jeszcze są takie większe? O, zobaczymy. Te jeszcze nasiona mogą sobie poleżeć. Po prostu nasionko już jest samo gotowe do tego, żeby się rozdzielić z tej trójeczki i wypaść. A to ruszymy i po prostu te nasiona same spadają do drugiej kieszeni. I weźmy sobie jeszcze jeżówki dla przykładu. Jak dotykamy tych nasion, to zobaczcie, cała ta główka jest zwarta. Ale jak weźmiemy sobie tę, to nasiona już wypadają. To jest kwiat, który można już zebrać na nasiona. Trzeba po prostu tym nasionom się przyjrzeć. Tutaj mamy kleomę. To kleomę jeszcze jest za wcześnie, bo wszystkie strąki są jeszcze pozamykane, nie ma w zasadzie żadnego, który nadawałby się na nasiona. I zobaczymy jeszcze kleomę tam na tyłach. Podobna sytuacja jest wszędzie. Jeżeli samo odpada, czy pod wpływem delikatnego ucisku, czy poruszenia, odpadają nasiona, to znaczy, że to jest już dobre do zbioru. I tutaj, o, zobaczcie. Kwiat już sam otwiera strąki z nasionami. Jeżeli teraz w to uderzymy, nasiona wypadają. To znaczy, że taki strąg jest już gotowy do tego, żeby nasiona pobrać. Roślina po prostu sama nam to powie.
I ja zrobię teraz taki prezent naszemu sąsiadowi. Nie wiem, czy to mu się będzie podobało, ale po prostu rzucę kilka tych nasion tam i zobaczymy. Niech i po sąsiedzku ludzie cieszą się pięknymi kwiatami.